uwielbienie jest duchowe. Uwielbienie jest duchowe. My jesteśmy przede wszystkim duchami. Teraz zobaczcie, jeśli moja osoba skrępowała, tak? Czemu? Czemu moja osoba skrępowała? Ja przyszłam uwielbiać razem z wami. Jestem uwielbieniowcem. Kimże jest człowiek, że się go boisz? Uwielbienie to jest przede wszystkim modlitwa. Modlitwa. Śpiewamy też piosenki, ale przede wszystkim to jest modlitwa. My mamy się modlić. Diabeł jest agresywny i w sposób agresywny nas opresjonuje. Czemu? Bo on nie chce, żebyśmy my doświadczali życia. My się mamy domagać zwycięstwa, rozumiecie? Bo zwycięstwo nam się należy z krzyża Golgoty. Jeśli widzimy, że odśpiewujemy jakąś piosenkę, to tak jak właśnie zrobiliśmy. Przerywamy, tak? I żebyśmy mieli stać i ogłaszać cały czas. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Jestem bohaterem. Jestem bohaterem. Jest bardzo ważne, żeby mieć zrozumienie uwielbienia. Uwielbienie to styl życia. To styl życia. Takiego Boga, jakiego znamy, takie życie mamy. Takiego Boga, jakiego znamy, tak uwielbiamy. Nie przejdziemy tego tematu. Możemy to ubrać, wiecie, w jakieś tam piękne słowa i tak dalej. Prawda jest taka, takiego Boga, jakiego znamy, takiego Boga uwielbiamy. To jest bardzo ważne. Przyjaciele, ja jestem w ogóle zbudowana. Nie ma lepszego czy gorszego uwielbienia, rozumiecie? Ponieważ uwielbienie nie jest dla nas. Uwielbienie jest dla Boga. Jeśli są jakieś tam wskazówki, to bierzemy je na warsztat, tłuczemy diabła prosto w ryj i nie wycofujemy się. Chciałabym powiedzieć do was dzisiaj troszkę na temat zwyciężania, na temat tego, jak skutecznie zwyciężać w ogóle w swoim codziennym życiu. Zdaję sobie z tego sprawę, że żyjemy w takich czasach, słuchajcie, gdzie wszyscy teraz opowiadają o Bogu. Wszyscy. Uważam, że jest moda na Jezusa. Wszechobecna moda na Jezusa. Czy jest ktoś narodzony z Bożego Ducha, czy nie jest narodzony z Bożego Ducha, to wszyscy opowiadają o Jezusie. Teraz wszyscy robią live'a, wystarczy, że masz telefon, masz jakieś tam łącze internetowe, każdy nagrywa, każdy mówi, każdy śpiewa, rozumiecie? I teraz jest takie pytanie, często ja na przykład zderzam się z czymś takim, ludzie mnie pytają, kogo słuchać? Ja mówię, wiesz, no musisz wiedzieć. No musisz wiedzieć, kogo słuchać. Biblia mówi, że owce znają głos swojego pasterza. Owce moje znają mój głos. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kogo słuchać. Ja od kiedy narodziłam się z Bożego Ducha, to mnie interesowało bardzo praktyczne chrześcijaństwo. Ja w świecie żyłam w sposób praktyczny, na maksa. I mnie też interesowało, aby żyć w sposób praktyczny, czyli zwycięski, tutaj na tej ziemi. Nie interesowało mnie, wiecie, żeby być pełną sloganów, a tak naprawdę nie doświadczać w ogóle Boga. Te rzeczy mnie nie interesowały. Dzisiaj ludzie opowiadają Boga, a ja powiem tak. Boga mamy przeżywać. Boga mamy przeżywać. Nasza wiedza ma być adekwatna do naszej przeżywalności. Co mi z tej wiedzy, tak, jak nie przeżywam? Co mi z dużej ilości jedzenia, jak nie przepracowuję tego? To się po prostu odkłada w postaci tkanki tłuszczowej. Co jest z wiedzą, z której nie korzystamy? W co ona się obraca? Często w argumentację. Ludzie się kłócą, przekomarzają, kłócą się na argumenty. Ja wiem tak, a ty wiesz tak. Ale pytanie, czy ty w ogóle żyjesz w oparciu o to, co wiesz? Bo ja żyję w oparciu o to, co wiem. Urodziliśmy się z Bożego Ducha, aby zwyciężać. Zwycięstwo to jest nasze imię. Posłuchajcie. Dlatego ja gromię też diabła. Wiecie? Ponieważ diabeł torpeduje agresywnie.
I my mamy się Jemu przeciwstawiać i mamy się domagać zwycięskiego życia, bo to nam gwarantuje krzyż Golgoty. Bóg nie tylko przebaczył Ci Twoje grzechy, będę do Was mówiła proste rzeczy, ale chciałabym, żebyście się w nich oglądali. Bo wiecie w ogóle, w czym jest problem? Problem jest w tym, że masa chrześcijan nie ma zbudowanych fundamentów wiary. Nie ma zbudowanych fundamentalnych podstaw. I potem tak naprawdę jest trudno zwycięsko uwielbiać, zwycięsko żyć, z odwagą iść przez ten świat, odważnie głosić Chrystusa, odważnie się ubierać, odważnie w ogóle żyć. Żyć tak naprawdę jak rakieta. Żyje jak rakieta. No ale pytanie, czy żyje jak rakieta? I jeszcze raz mówię, takiego Boga, jakiego znam, takie życie mam. Bo wiecie, tu można wszystko wiedzieć. Ja ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną, ja mówię, słuchaj, ty teologicznie jesteś wykuta na blachy. Rozumiesz? Ale na proste pytanie, kim jesteś, nie umiesz mi odpowiedzieć. Teologicznie wiesz wszystko. Więc jeszcze raz, Bóg nie tylko przebaczył nam nasze grzechy, ale złożył w nas potencjał Ducha Świętego. Tak naprawdę bomba atomowa jest w nas. Rozumiecie? I On się chce przez nas uwalniać. Prosta rzecz. Czy wierzysz, że w chwili Twojego nowego narodzenia Bóg stworzył w Tobie nowego człowieka, takiego, którego przedtem nie było? Szczerze, wiecie, bo to się nie ma co oszukiwać. Bo jak wiemy, że Bóg w nas stworzył nowego człowieka, to w ogóle żyje nowy człowiek. Stare przeminęło, więc ja się nie utożsamiam ze starym życiem, bo stare życie zostało przybite wraz z Chrystusem do krzyża. A ludzie wyznają, nowe życie mam, tak, na uwielbieniu, nowe życie mam. Wychodzą za drzwi, co u Ciebie? Stara pita. Koniec. I to jest prawda. Albo właśnie, po staremu. I tego się nie chce w ogóle, a to jest w ogóle taka prawda. I z taką prawdą trzeba się w ogóle zmierzyć. I to każdy człowiek musi chcieć zderzyć się w ogóle z taką prawdą o sobie. Czyli tak naprawdę z tą informacją, Boże, czy ja Ci w ogóle wierzę? Czy ja Ci wierzę? A być może masę lat już z Tobą chodzę, wysłuchałem masę kazań, pół Biblii przeczytałem, ale masę kazań przesłuchałem, tak? I tak naprawdę, kurczę, no nie ufam Tobie. Jestem odrodzony z Bożego Ducha, tak, ale chodzę w duszy i notorycznie słucham diabła. Taka jest obie prawda. Jakbym tak szczerze miał powiedzieć, to bym powiedział tak. Jestem odrodzony z Bożego Ducha, żyję w duszy i słucham diabła. Ale chrześcijanin się do tego nie przyzna. Ale ja mówię, spójrz na swoje życie. No twoje życie tak wygląda. Jesteś odrodzony z Bożego Ducha, żyjesz w duszy i codziennie słuchasz diabła. I temu należy zadać kłam. Kłam należy temu zadać. Czyli powrócić do fundamentalnych w ogóle rzeczy. Czyli tak naprawdę być w końcu szczerym ze sobą. Kurczę, no mam dosyć w ogóle łażenia wokół tej samej góry, tak? Tylko w końcu staję, biorę tego diabła w ogóle za łeb, tak? I biorę się autentycznie za fundamentalne rzeczy, które w ogóle zbudują moje życie. Ja w oparciu o to, że zbuduję solidny fundament w moim życiu, będę mógł prowadzić zwycięskie życie. Zwycięskie życie. Czyli zobaczcie, Bóg stworzył w Tobie zupełnie nowego człowieka. Ja często pytam ludzi, mówię, czy Ty w ogóle wierzysz w swoje nowe narodzenie? W nowe narodzenie. Kiedy ja narodziłam się na nowo i przeczytałam ten werset, że stare przeminęło, że Bóg stworzył w ogóle we mnie nowego człowieka, tak? To ja w oparciu w ogóle o te rzeczy przeleciałam przez masę problemów w swoim życiu. Ja nie miałam pojęcia w ogóle o słuchaniu kazań na internecie. Rozumiecie? Uważam, że dzisiaj to, co jest, jest mega błogosławioną rzeczą, że jest tyle kazań, tak? Ale trzeba umieć
wybrać, co jest dla mnie dobre. Jak w ogóle skorzystać z tych wszystkich narzędzi do swojego życia? Czy więcej słuchacie kazań, czy więcej czytacie Biblii? Bo ja na przykład spotykam się z tym, że ludzie masę słuchają kazań. Notorycznie ludzie słuchają masę kazań. W duszy żyją cały tydzień, w niedzielę słuchają kazania, potem znowu żyją w duszy i znowu słuchają kazań tylko w niedzielę. Ja mówię, tak nie można zbudować swojego życia. Ja w niedzielę do kościoła idę, aby dać. Aby dać. Czemu? Ponieważ ja ćwiczę w tygodniu. Ja buduję moje życie w tygodniu, a na niedzielne spotkanie ja nie idę z oczekiwaniem, że ktoś mi da coś, tylko ja idę dać. Co ja idę dać? Prawdy, z którymi ja ćwiczyłam w ciągu tygodnia. Ja nie idę, żeby ktoś na mnie ręce położył, tak? Tylko ja idę dać. Ja idę zbudować siostrę, brata, idę powiedzieć, jak w ogóle odniosłam zwycięstwo nad diabłem w tej dziedzinie, idę powiedzieć, jak zadziałałam tutaj, jak zadziałałam tutaj. I to jest dla każdego chrześcijanina. Bóg stworzył w tobie nowego człowieka. Posłuchajcie, nie odnowił ciebie. Stary człowiek został zabity wraz z Jezusem na krzyżu. I został wzbudzony całkowicie nowy człowiek. Nie ma starej Teresy, nie ma starej Agaty, nie ma starej Teresy. Nie ma. Jest nowa Teresa i nowa Agata. Starzy umarli, a więc przeszłość o starym człowieku również umarła. Nie utożsamiam się z tym, moja mama piła, to ja też piję. Moja mama była jakąś tam ofiarą, to ja też będę ofiarą. Nie, bo Bóg we mnie zdeponował, tak, potęgę nieba. Więc Bóg przez Ducha Świętego zdeponował pełnię swojej mocy w twoim duchu. I kolejne jest pytanie, czy my w to wierzymy? Czy my w to wierzymy? Czy my tylko to wiemy? Czy my w to wierzymy? To są proste w ogóle rzeczy. Na przykład jak czytasz Biblię, powiedzmy, wierzysz Ewangelię Jana i czytasz, że światłość przyszła na świat. Tak? Wiecie, że o tym można rozmyślać cały dzień. Można się kręcić wokół tej myśli i w ogóle dziękować. Boże, dziękuję Ci. Przyszedłeś na ten świat jako światłość. Zaprosiłam Cię do mojego życia jako światłość. Jezu, dziękuję Ci, że jesteś światłością we mnie. Ty oświecasz każdy ciemny zakamarek jeszcze mojej duszy. Chcę Wam pokazać, jak budować w sobie krok po kroku zwycięskie życie każdego dnia. Bo nie ma takiej opcji, że my, wiecie, będziemy mówić, jak nam poddają poranne wiadomości, będziemy mówić tak, jak myślimy, źle, tak? I będziemy chcieli czuć się dobrze i będziemy chcieć odnosić zwycięstwo w swoim życiu. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Był taki, jest on chyba dalej jeszcze żyje, taki człowiek, który był biznesmenem i bardzo wysoko zaszedł. I pewna firma, która sobie nie radziła, zaprosiła jego do siebie i chcieli, żeby w ogóle podniósł tą firmę z upadku finansowego. I on powiedział, dobrze, że przyjedzie i w ogóle pomoże podnieść tą firmę z tego finansowego upadku. I pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to w ogóle wziął zarząd tej firmy, posadził ich i powiedział do nich tak, to wy rozpieprzyliście tą firmę, zwalniam was. I tak samo jest w chwili twojego nowego narodzenia. Ty mówisz do duszy, zwalniam Cię. Od dnia dzisiejszego decydentem w moim życiu jest mój odrodzony duch, tak? Którego będę kształtował prawdami Bożymi. Twój odrodzony duch jest decydentem, nie Twoja dusza, nie na początkowym takim, wiecie, jak, nie na starcie. A czemu o tym mówię? Wiele z Was chodzi z Bogiem długo,
ale warto się w ogóle zobaczyć na swoje życie. Wiecie, czy ja prowadzę zwycięskie życie? Czy prowadzę zwycięskie życie? Czy umiem zastosować duchowe narzędzia, które Bóg mi daje? Czy to się stało takim sloganem? Tak, ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka we mnie. Tak będę ogłaszał na uwielbieniu. Tak, ale potem wychodzę i idę jak zbity psiu. Tak? Czemu? Bo tak się czuję. No ale nie jesteś uczuciem, nie jesteś myślą. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? No. Nie, duchem jesteś. Duchem jesteś. Jestem duchem. Duchem jestem. Czy duch czuje? Rano wstaje. Jak się czujesz? Wspaniale. Czemu? Bo tak mówi Słowo Boże. Wiecie, to jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe życie. Nie mówię, że wtedy, kiedy jest problem, nie nazwać go. Problem nazywamy, ale tylko w jednym jak gdyby aspekcie, aby go rozwiązać. Problem się namierza, mówi się o nim, tak? I się go rozwiązuje. I dalej się mówi tak, jak się chce, aby było. Masz nieograniczony dostęp do mocy, mądrości, siły i miłości. Gdzie masz ten dostęp? Ten dostęp jest w tobie. W tobie. Nie ma czegoś takiego, że Bóg ci da więcej mądrości, bo mądrość jest w tobie. Wiele ludzi mówi takim religijnym językiem, w ogóle on nie ma nic wspólnego z prawdą i też rzeczy się w nich nie dzieją. Boże, daj mi więcej miłości. No nie mogę. Nie mogę, bo cała pełnia miłości zamieszkała w tobie. Boże, daj mi więcej mądrości. Nie mogę. Czemu? Bo cała pełnia mądrości zamieszkała w tobie. Boże, potrzebuję więcej siły. Nie mogę. Cała pełnia siły zamieszkała w tobie. Ale tak się czuję słaby. A co mówi słowo? Nie wiem, to się dowiedz. Kto słaby, niech mówi, jestem bohaterem. Ile razy? 10. Nie da rady. 20. Dalej się czuję słabo. 30. Dalej się czuję źle. To nie idź spać. I ogłaszaj cały czas. Jestem bohaterem. Jestem bohaterem. Jestem bohaterem. Gwarantuję ci, że kiedy ty będziesz wyznawał Boże Słowo, to nie ma takiej opcji, że będziesz się źle czuł. Kiedy my będziemy poważnie podchodzili do narzędzi Bożych, tak? Do tego, co Bóg nam dał, nie ma takiej opcji, słuchajcie, że my nie będziemy wiedli zwycięskiego życia. Nie ma takiej opcji. Kiedy ja jestem w moim życiu nakierowana na to, aby głosić Ewangelię, to nie ma takiej sytuacji, że mi w ciągu dnia nie nadarzają się sytuacje, aby tą Ewangelię głosić. Czemu? Ponieważ ja spotykam się z ludźmi. Przyjechałam wczoraj do was, zaplanowałam sobie siłownię, poszłam dzisiaj rano na siłowni zostałam rozpoznana. Co robię? Natychmiast głoszę Ewangelię. Czemu? Bo ktoś mnie pyta, co ty tu robisz? Przyjechałam służyć do kościoła. Rozumiecie? Bo ja jestem nakierowana, bo ja w ogóle... Bo ja stosuję duchowe narzędzia. Ale czułaś się, żeby głosić? Nie czułam się, żeby głosić. Ale ja nie jestem uczuciem. Ja jestem duchem. A jest napisane, aby głosić w czas i nie w czas. Wtedy, kiedy pada, wtedy, kiedy świeci, wtedy, kiedy nie chce mi się, wtedy, kiedy mi się chce. Rozumiecie? To znaczy duchowe życie. To znaczy tak naprawdę zwycięskie życie. To jest życie w duchu. Życie w duchu to nie jest, wiecie, to To nie jest życie w duchu. To jest życie w głupocie. Życie w duchu to wzięcie odpowiedzialności za to, co Bóg w nas złożył. Przecież On w ogóle poszedł do nieba. Rozumiecie? Siedzi po prawicy Ojca. Tutaj zostawił Ducha Świętego, który zamieszkał w nas. Tak? I złożył na nas odpowiedzialność, kozak. Jezus złożył na nas odpowiedzialność, że my będziemy w ogóle poważnie podchodzić. On w ogóle, wiecie, że On w ogóle poważnie do nas podchodzi. No w ogóle poważnie do nas podszedł. No w ogóle poradzał sobie. Zakumają. Zakumają. Może się pomodlą w ogóle. Kurna, niech oczy ich serca będą oświecone. Zakumają. Zrozumieją, przecież nie są tępi, przecież w ogóle przyszli do mnie, mogą się modlić, tak? Nie ma takiej opcji, że przychodzimy do Jezusa,
Tak? I dalej w ogóle nasze życie jest w ogóle, ja nie wiem, jak życie ciemnej tabaki w rogu. Wiecie, ludzie często przychodzą do Jezusa, ludzie w świecie wiedzieli jak żyć, potem przychodzą do Jezusa, tak? I nagle jest, tak było mi dobrze w świecie, w życiu, w świecie byłem w ogóle zdeterminowany, kradłem, chlałem, ćpałem, ach jaki miałem plan. Przyszedłem do Jezusa i nie wiem jak żyć. Ja wiem, no niemożliwe. To jest wręcz niemożliwe. Słuchaj, w ogóle jesteś skazany na sukces. Domagaj się tego sukcesu. Tylko weź w ogóle odpowiedzialnie się za swoje życie. Nie możemy się identyfikować z tym, czego się wcześniej nauczyliśmy. Czemu? Bo to życie nie ma tego życia. Ono jest martwe. Rozumiecie? Musisz opierać się na tym, co Bóg przez Ducha Świętego zdeponował w tobie. Przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz, chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć i doświadczać, co w ogóle we mnie zdeponowałeś. Ja nie chcę, żeby to było tylko jakąś taką teologiczną myślą we mnie. Wiecie, że tam rano odpukam w ogóle, Boże, dziękuję Ci, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, wiecie, takie religijne jakieś wyznania i dalej w ogóle życie żuczka gnojarza za drzwiami, tak? Ale wszystko jest poukładane, obmodlone, wszystkie sprawy, tak? Ale w realu życie niezmienione, w realu życie niezmienione. Dalej lęk, żeby podjąć jakąś lepszą pracę, tak? Spójrz, czy wierzysz w swoje nowe narodzenie. Nowy człowiek. Całkowicie nowy człowiek. Nie ma przeszłości. Kiedy się Tereska nawróciłaś? Ile lat temu? 5. Ile masz lat? 56. Nie. Nie. Ile masz lat jako duch? Ile masz lat jako duch? 5. Tak, masz 5 lat. To życie ducha, to życie ducha, nowe narodzenie, nowy człowiek. Cieszycie się ze swojego nowego narodzenia? Często ludzie mówią, ja mówię, cieszę się ze swojego narodzenia. Cieszę się. Przyjąłem Jezusa. Przebaczył mi moje grzechy. Zdrowił mnie. Duch Święty mnie wypełnił. Moc. Ale torpeda, mówię, kurczę. Wiecie, z tego się trzeba szczycić. My mamy żyć tak, żeby ludzie widzieli, że my jesteśmy nowymi ludźmi. Popatrzcie, spójrz tylko na swoje życie w świecie, jak żyłeś. Ja żyłam naprawdę z dużym potencjałem. Rozumiecie? Wykorzystywałam swoje członki, tak, aby grzeszyć. I teraz z Chrystusem żyję na maksa. Żyję z Nim na maksa. Spójrz, czy żyjesz na maksa. Czy tak naciskasz ten gaz? Nacisnąłem, czy sprawdzam? Jest moc? Jest, jest, jest moc. Bo jest taka moc, że z butów wyrywa. Taka jest moc. Jesteś nowym stworzeniem. Narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha. Jestem nowym stworzeniem. Bóg mi dał nowe życie. Nie odnowił Cię, nie ulepszył. Nie przesmarował Cię. Oczy mi przesmarował, uszy mi przesmarował. Nie. Stworzył w Tobie całkowicie nowego człowieka. I teraz posłuchajcie. Aby zbudować w sobie w ogóle to zwycięskie życie, to my musimy się nauczyć odpowiednio mówić. Mówić odpowiednio. Naprawdę. I to nie jest religijne. Trzeba się nauczyć odpowiednio mówić. Nie mówię o tym, że wtedy, kiedy jest źle, tak, nie przyznawać się do problemu i mówić halleluja, Bóg jest ze mną. Nie. Wtedy, kiedy jest źle, namierzamy problem, tak, eliminujemy go i dalej mówimy w wierze. Cud jest w Twoich ustach. Cud jest w Twoich ustach. W taki sam sposób, jak przyjmujemy cud zbawienia, tak?
Wyznajemy, wierzymy w swoim sercu. Jak zanim przyjąłeś Jezusa, to uwierzyłeś w swoim sercu, tak? Uwierzyłeś w swoim sercu i powiedziałeś swoimi ustami. I tak samo pozostałe inne rzeczy przyjmujemy od Boga. Zaopatrzenie finansowe, tak? My wierzymy w zaopatrzenie finansowe. Wierzymy w zaopatrzenie finansowe, wierzymy w uzdrowienie. W moim życiu wszystko to, co przyjęłam przez wiarę, jest bardzo trwałe. Bardzo. Kiedyś taki człowiek przyszedł do mnie i mówi: pomódl się o mnie, bo ja nie chcę palić papierosów. Ja się chcę pomodlić o cud. Ja mówię: no, możesz też wziąć w ogóle autorytet nad tym. Ja w świecie paliłam bardzo dużo papierosów. Paliłam 2 paczki dziennie. I kiedy zrozumiałam, że jestem świątynią Ducha Świętego, i mówię: Duch Święty mieszka we mnie, a ja jaram fajki. W ogóle mówię, to mnie dominuje. Rozumiecie? Nie ja panuję nad paleniem papierosów, ale to palenie papierosów panuje nade mną. Ponieważ jak zapalam, tak, to w ogóle to ja się lepiej czuję. I w ogóle mówię, nie chcę, nikt się o mnie nie modli. Wróciłam z kościoła, wzięłam paczkę papierosów z lodówki, zgniotłam i powiedziałam: raz, diable, biorę nad tobą autorytet. Nie będziesz mnie zniewalał. Jezus nie jest tylko moim Zbawicielem, ale też moim Panem. I zgniotłam tą paczkę papierosów i wrzuciłam ją do kosza. I coś ci chcę powiedzieć. Wtedy już papierosy były też dosyć drogie. I następnego dnia miałam taką chcicę na palenie papierosów, gorszą niż wtedy, jak paliłam. Nagle puka do mnie sąsiadka: idziesz zajarać? Ja mówię: o Boże, nie idę zajarać. Wszyscy mnie częstowali, w prezencie mi przynosili papierosy. Rozumiecie? Ale ja, a ja w ogóle do Boga mówię tak: jak ja? Co mam teraz zrobić? Wczoraj zgiotłam papierosy, powiedziałam sobie w ogóle, to mnie nie powali. A dzisiaj wszyscy chcą mnie poczęstować. Wczoraj w ogóle mówię, o co chodzi? Cud jest w twoich ustach. Wyznawaj teraz prawdy Boże, tak? Że jestem świątynią Ducha Świętego. Że to ja panuję nad diabłem, a nie diabeł nade mną. Ja mówię: Boże, jak mam powalić to pragnienie? Czytaj Biblię. Ja mówię: Biblię mam czytać? Jak mi się chce palić? Czytaj Biblię. Ja mówię: ale dokąd? Ach, odejdzie pragnienie. Dzisiaj chrześcijanie nie chcą tego robić. Nie chcą podejmować wysiłku. Zgromią diabła, tak? Biorą autorytet nad jakąś chorobą. Jutro przychodzi symptom i chrześcijanin mówi: jestem chory. Nie jesteś chory. Musisz wyznawać Boże prawdy. Cud jest w twoich ustach. Musisz wierzyć w to, że słowa Boga wypowiadane twoimi ludzkimi ustami mają potężną moc. To jest zwycięskie życie, a nie coś się pojawi: lecę, pomóżcie się, opresję mam, chce mi się palić, nie wytrzymuję, głowa mnie boli, módlcie się o mnie, wstawiajcie się o mnie. No można tak na początku, ale później trzeba już wziąć autorytet nad swoim życiem. Cud, powiedz to, cud jest w moich ustach. Cud jest w moich ustach. Amen. I po tych kilku tygodniach tego pragnienia przeze mnie palenia papierosów, to pragnienie papierosów ode mnie odeszło i nigdy nie wróciło. Rozumiecie? Przez wiarę przyjęłam, że jestem wolna od takiego nałogu. Wyznając prawdy Boże i podczas największego sztormu i chęci palenia czytałam Biblię, a nie leciałam, żeby ktoś o mnie się modlił. I byłam młodym wierzącym. Ja byłam młodym wierzącym. I to wszystko jest dla nas. Bardzo ważne, aby te swoje życie chrześcijańskie odpowiednio budować. Odpowiednio budować. Rzeczywistość nie lubi próżni. Jeśli ty nie będziesz zarządzał swoim życiem, nie będziesz panował nad swoim życiem, to ktoś nim będzie zarządzał i ktoś nad nim będzie panował. Taka jest prawda. A więc wierzymy w swoim sercu i wyznajemy swoimi ustami.
Czyli jeśli masz jakiś problem dzisiaj, jeśli masz jakąś taką, nie wiem, cokolwiek, jakąś trudną życiową sytuację, to twoim obowiązkiem jest znaleźć Boże Słowo odnośnie tej sytuacji i go wyznawać. I go wyznawać. Często ludzie mówią, dokąd? Ja mówię, nie wiem, do końca tego, co się nazywa dzisiaj. Aż otwórz ci diabeł, aż się poczujesz lepiej. To jest nasza praca. To tak jak twój fizyczny człowiek potrzebuje oddychać, jeść, tak samo musisz budować swojego wewnętrznego człowieka. Nie ma innego życia chrześcijańskiego. Nie ma. Wiecie, podziwiamy życia wielkich mężów Bożych. Wiecie, dlaczego oni mieli takie wielkie życie? Bo oni prymo uwierzyli w swoje nowe narodzenie. Uwierzyli w to, że Bóg stworzył w nich zupełnie nowego człowieka. Zbudowali potem tożsamość w Chrystusie i wierzyli w objawienia, które Bóg do nich mówił. Rozumiecie? A do nas często dzisiaj mówi Bóg. I ludzie nie wierzą, że to Bóg powiedział. Ci wielcy mężowie zrobili z tego potężny użytek. Napisali książki na podstawie objawień, bo oni uwierzyli, że Bóg do nich powiedział, Bóg do nich powiedział, Bóg do mnie powiedział, kurczę, piszę książkę. Tak? Robię konkretne kazanie. Często ludzie nie wierzą w swoje nowe narodzenie. Nie wiedzą, nie wierzą. Narodziłem się na nowo, ale tak jakoś nie czuję tego. Spójrz dzisiaj, jeśli masz jakikolwiek problem, jakikolwiek, czy to jest sprawa związana z twoim zdrowiem, czy to jest sprawa związana z twoim umysłem, czy to jest jakaś sytuacja związana w ogóle z pracą, z relacją, z czymkolwiek, nad czym na przykład nie panujesz, tak? Bierz z jakimś gadulstwem, może nie radzisz sobie z plotką lub z czymkolwiek innym, może masz problem w ogóle z buntem. Znajdź sobie Słowo Boże odnośnie tej sytuacji i postanów, że będziesz go wyznawał. Uwierzysz najpierw w swoim sercu, a potem będziesz proklamował to Słowo, aż do momentu, że się zmieni. To trzeba jak wariat, często naprawdę trzeba sobie obkleić miejsca, w których najczęściej się w domu podchodzi, nie wiem, lustro, toaleta, cokolwiek, nie wiem. Pisać na ręce. Tak. Chodzi o to, żeby to, bo to skutek ma przynieść, rozumiecie? To są te rzeczy, o których ja do was mówię, to są narzędzia. To są narzędzia. Czy to jest budujące? Tak. Ale co mnie będzie budowało? Moja osobista relacja z Bogiem i czytanie Biblii. To jest to. I wzięcie odpowiedzialności. Na kazaniu się nie buduje swojego życia. W ogóle też trzeba sprawdzać, czy ludzie prawdę mówią. Czy mogą przyjść i takich kibów naopowiadać, że wiesz. Czyli otwierasz swoje usta, bierzesz jakąś prawdę, tak? Otwierasz swoje usta i wyznanie składasz do momentu uwolnienia, uzdrowienia, przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, starania twojego ciała, duszy i ducha. Często jest tak, że ludzie pozwalają, aby diabeł na bardzo długich odcinkach czasu plądrował ich życie. Ja mówię, czemu pozwalasz? Dlaczego pozwalasz? Czemu tak długo już chodzisz w tej sytuacji? Czemu tak długo pozwalasz sobie na tego rodzaju myśli? Trzeba brać nad nim autorytet. Trzeba brać nad nim autorytet. Nie wolno przeciwnikowi pozwolić, żeby zdominował twoje myślenie. Wiecie, my nowi ludzie. Zobaczcie, Adam w ogrodzie Eden, tak? Stał przy Ewie i patrzył, jak diabeł ją kusił. Czemu w ogóle nie skorzystał z tego, co Bóg dał? Bóg mu im dał autorytet. I Bóg tobie i mi dał autorytet. Przychodzi jakaś myśl. Przychodzi diabeł z jakąś sytuacją. Są jakieś powroty demoniczne. Przychodzi jakaś choroba. Przychodzą znowu jakieś natarczywe myśli. Przychodzi jakaś beznadzieja. Jakaś kurcze deprecha. Cokolwiek. Czemu zgadzasz się z tym? Natychmiast trzeba brać autorytet nad tego rodzaju rzeczami. Wrócę jeszcze raz do uwielbienia. Powiedzmy, że mamy początek uwielbienia i widzimy, że idzie to jak krew z nocha. Tak? Co trzeba zrobić? Zgromić diabła. Trzeba wziąć nad nim autorytet.
Ludzie uwielbienia to ludzie słowa. Należy proklamować słowo. Nie zaśpiewamy tej nędznej sytuacji. Musimy proklamować Boże Słowo. Musimy wypędzić diabła z naszego terenu. To nasz dom. To dom modlitwy. To dom modlitwy. Nie ma tutaj miejsca dla Ciebie. My się domagamy zwycięstwa. Wynoś się stąd. I jak trzeba, to pokutujemy. Pytamy się, czy ktoś z Was ma coś przeciwko sobie. Tak? Bo zanim zaniesiemy dar przed ołtarz, to być może trzeba się wzajemnie poprzepraszać. To są duchowe narzędzia. Bóg przeznaczył Cię do zwycięskiego życia. Do zwycięskiego życia. 2,5 roku temu bardzo mnie bolały plecy. Dużo jeździłam samochodem z Arturem i strasznie mnie bolały plecy. Pojechaliśmy sobie na wakacje, ja na tych wakacjach sobie leżę. I w ogóle mówię, leżę i mnie wszystko boli. Chodzić nie mogę, bo mnie boli, leżę też mnie boli. Bolą mnie plecy, mam skurcze w ogóle w nogach. I 2,5 roku temu, więcej, już prawie będzie 3 lata, zaczęłam ćwiczyć. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ćwiczę już zawodowo. Bardzo mi było trudno. Jak mi było trudno wejść na stepę. Czułam się jak paruwa. Wstydziłam się iść na tą siłownię. Dobra, co? Wstydziłam się iść na tą siłownię. Mówię, te dziewczyny tam się tak ładnie poruszają, wiecie. A ja w ogóle... Kurde, mówię, za mało chyba dostanę, wiecie. I tak jest też w naszym życiu chrześcijańskim, jak rozpoczynamy chodzenie z Bogiem. O Jezu, nie będę wyznawał, nie będę wyznawał. Do skutku! W ogóle nie poddawaj się, wyznawaj, w ogóle nie bój się, nie umrzesz. Będziesz żył, będziesz opowiadał dzieła Boga. Przeszłam pewną granicę. Przeszłam pewną granicę. Dzisiaj mam zmieniony metabolizm. Kiedyś jadłam tak, jakbym, kurczę, do stoczni miała iść pracować. Potem pewien człowiek do mnie mówi, ty, w ogóle nie trzeba tyle jeść. Nie trzeba, bo ty w stoczni nie pracujesz. W ogóle musisz jeść tyle, ile wykonujesz wysiłku fizycznego. Po co ty tyle jesz? Bierasz dużo? Ja mówię, nie mam, bo jem. Jakby się zachce, to jem. Dzisiaj mam zmieniony metabolizm. Jem co 3 godziny, mam suplementację, jestem zdyscyplinowanym człowiekiem. Gdziekolwiek jadę, to Artur mi pomaga najpierw znaleźć też siłownię. Czemu? Bo ja ćwiczę, bo ja dbam o siebie, bo dbam o swoje ciało. Czemu? Bo w moim ciele... Tak? Tak! Bo ja chcę do ostatnich swoich dni być sprawnym człowiekiem. Chcę dobrze wyglądać. Tak? Czemu? No bo w ogóle jestem chrześcijaninem, króla prezentuję. Wiecie? Króla królów w ogóle prezentuję. Mam dobrze wyglądać. Mam dobrze w ogóle mówić. Tak? I to jest dyscyplina. Na początku bardzo mi było trudno, naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w ogóle ćwiczenia fizyczne w ogóle powodują, że w ogóle sprawiają mi też przyjemność, wiecie. Oczywiście to jest jakiś tam wysiłek, ale w ogóle ja po tych ćwiczeniach wracam i w ogóle mam bardzo dużo energii. Naprawdę. I ty też w swoim życiu chrześcijańskim przejdziesz pewien taki próg bólu. Ile jeszcze będę wyznawał? To jest twoje życie, nie pytaj ile. Jak Bóg mówi wyznawaj, to ty wyznawaj. Tak? W jakich okolicznościach? Wszędzie. Wszędzie. Diabeł przychodzi po to, aby zażynać, kraść i wytracać. On nie ma dla ciebie litości. Więc i ty nie miej dla niego litości, tylko weź się porządnie za swoje życie. Kiedyś z takim człowiekiem rozmawiam, on do mnie mówi, a ty wiesz, jak była zbudowana świątynia Salomona? To ja by ty, nie świruj. Kogo ostatnio przyprowadziłeś do Jezusa? O. Ja mówię, ja nie zajmuję się głupotami. Rozumiesz? W ramach mówię, nie wiem czego, ja mogę posłuchać, jak była zbudowana świątynia Salomona. Ale do życia i pobożności to mi jest niepotrzebne. Rozumiesz? Mi jest potrzebne, aby wiedzieć, tak? Jak żyć zwycięskim życiem. Przecież nie będę ogłaszała tam stał filar, tam stało coś, tam wisiały jakieś wisiory. To mi jest niepotrzebne. Ja potrzebuję wiedzieć, jak żyć zwycięskim życiem, jak poradzić sobie tutaj na tej ziemi.
I to jest też potrzebne Tobie. Czego boi się diabeł? Diabeł boi się wtedy, że dowiesz się, że jesteś na duchowej wojnie i powinieneś się właśnie domagać tego, co Jezus dokonał dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Ważne jest, aby rozpoznać przeciwnika. Wiecie, bo często ludzie mówią, no tak ma, a może Bóg tak chciał, może to taka wola Boga. Ja mówię, to nie jest wola Boga. To nie jest wola Boga, żebyś miał takiego kmina na bliźnie. Ja jestem chrześcijaninem, żyję zwycięskim życiem. Nie, nie, to nie jest wola Boga. Ona chce dzielić mnie. Rozpoznaj przeciwnika. Posłuchajcie, diabeł jest zły, a Bóg jest dobry. Rozpoznaj przeciwnika, dowiedz się o swojej zwycięskiej pozycji nad nim i użyj przeciwko niemu broni, czyli słowa. Dlatego mówię do Was, że musicie znaleźć słowo odpowiednie do Waszej sytuacji. Bo często ludzie tam wołają zwycięstwo, 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 zwycięstwo. No ale, no, no zwycięstwo tak. Należy Ci się zwycięstwo. Ale jak chcesz przegnać w ogóle diabła, tak, z jakiejś dziedziny życia, to musisz proklamować Boże Słowo. Przychodzi choroba, to nie mówisz w ogóle, że wypędzasz tą chorobę, bo choroby się nie wypędza, tylko choroby się uzdrawia. Więc ogłaszamy Boże Słowo, tak? Że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Diable, odbieram Ci wszelki teren. Często jest tak, że przeciwnik przychodzi, dlatego że my mu dajemy prawo. I wtedy należy się pomodlić w taki sposób. Odbieram Ci wszelki teren, który pozyskałeś sobie w moim życiu poprzez nieopatrznie wypowiedziane przeze mnie słowa, poprzez złą decyzję lub brak decyzji. Wiecie, brak decyzji to też decyzja, nie? Jeśli nie decydujemy, że szukamy Boga, no to tak zdecydowaliśmy, nie? Pomódlmy się to, co powiedziałaś teraz. Ty. Pomódl się to. Jesteś duchowym żołnierzem na duchowej armii, prowadzący duchową wojnę przeciwko duchowemu wrogowi. Tak? Reaguj natychmiast na przeciwnika, który przychodzi do Twojego życia. Nie akceptujemy ani jednej myśli, tak? Która przychodzi, a nie jest myślą Bożą. Natychmiast trzeba reagować i w tym się trzeba ćwiczyć. Czy to jest trudne? Tak. Trudne to jest. Wiecie, kiedyś ktoś mówi, wiesz, bo ja to myślałem, że przyjdę do Jezusa i... No i że tak, bo mi tam powiedzieli, że to takie życie różami usłane. Tak, to piękne życie, to zwycięskie życie. Ale nasze życie przyrównane jest do życia żołnierza. Więc trzeba się konkretnie ubrać, tak? I jak jest czas walki, to trzeba podejść do tego odpowiedzialnie. Wiecie, tak jak zbudowałeś w starym życiu fundament, aby diabeł zadziałał, tak musisz zbudować solidny fundament, aby zadziałał Bóg. On musi mieć lotnisko, aby wylądować. Wiecie? I to musi być w ogóle fundament, który ma być zbudowany w Twoim i w moim życiu. I nie lekceważcie tego naprawdę, bo to naprawdę jest poważne życie. Dzisiaj masa ludzi głupieje, ponieważ poznaje Boga, a nie przeciwstawia się masy demonom w swoim życiu. Bardzo dużo ludzi leży po szpitalach psychiatrycznych, neofitów, którzy wariują. Wariują ludzie. Poznają Boga, tak? A nie rozprawiają się w ogóle z demonicznymi siłami w swoim życiu. Ludzie fiksują. Nie wiedzą już, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Jest u nas w kościele taki człowiek, który miał kiedyś taką wizję. Bardzo mnie ta wizja poruszyła. Zszedł w nocy, żeby się modlić do kuchni. I mówi tak, za oknem stał potężny anioł. I gdzieś dalej, na takiej wolnej przestrzeni, toczyła się bitwa.
I on wiedział, że to jest w ogóle coś bardzo złego. I stoi i w ogóle się modli, i w ogóle mówi, że nie rozumie tej sytuacji. Że w ogóle jest anioł z wielkim mieczem, tak? Tam jest w ogóle wojna jakaś, w ogóle mówi, Boże, o co chodzi? W ogóle czemu nie reagujesz? Czemu nie reagujesz, Boże, czemu ten anioł nie reaguje? O co chodzi? I Duch Święty do niego mówi tak, wydaj komendę. Wydaj komendę. Ten anioł się nie ruszy. Aniołowie są nam też dani, tak? Jako duchy służebne, do pomocy. I dopiero kiedy on wydał tą komendę, to ten anioł wziął ten potężny miecz. Rozumiecie? I tak samo jest często w naszym życiu. Coś tam się przydarza. No a Bóg to co? Bóg dał Jezusa i konkretne zasady, i konkretne narzędzia. A my mamy z tych narzędzi korzystać. Mamy odpowiednio je wykorzystać do naszego życia, aby wieść zwycięskie życie. Posłuchajcie, to chodzi o nasze głowy. To chodzi o umysły nasze. Dlatego Biblia mówi, aby się odnowić w duchu umysłu, tak? Bóg nie zabrał nas z tego świata. Zostawił nas tutaj. I to nie jest problem. Bo my mamy ludziom głosić Ewangelię, tak? Świat nie jest dla nas w ogóle problemem. My mamy się odnowić w duchu umysłu naszego. Umysł trzeba sobie odnowić. Czyli trzeba stworzyć nowego człowieka. Nowego człowieka. Zarząd jest w twoim duchu. Żeby ta dusza prawidłowo odczuwała, tak? No to ona musi być pod zarządem ducha. Ciało to jest po prostu, to jest cielak. Wiecie, ciało to jest już potem pstryczek. Ono będzie w ogóle robiło to, jakie decyzje będziesz podejmował. Tak? Dlatego tak bardzo ważne, aby podejmować decyzje duchowe. Słowa Bożego używamy do budowania swojego życia i również Słowa Bożego używamy do tego, aby przeciwstawiać się diabłu. Nie wiem, czy korzystacie z takiej książeczki, jest Moc Wyznawanego Słowa Bożego. To jest książka Derecka Prince'a. To jest bardzo ważne. Tam jest bardzo dużo Słowa Bożego. Nie jest taka książka, nie mam ją u ciebie. Zrobisz sobie zdjęcie, u nas w kościele jest, możecie sobie ją zamówić. To jest tak naprawdę Moc Ogłoszonego Słowa Bożego. To jest bardzo ważna książka. To jest książka, w której jest naprawdę ktoś się, no Derek Prince się postarał, tak? I tam jest pisane masa Słowa Bożego odnośnie różnych dziedzin życia. Odnośnie zdrowia fizycznego, psychicznego, odnośnie różnych tam sytuacji. To jest bardzo ważne. I tam jest też sporo takiego miejsca na własne proklamacje. Na własne w ogóle proklamacje, wiecie, bo to takie nawet proste rzeczy, kiedy się na przykład modlimy, Boże, dziękuję Ci, że ludzie, że za nas umarłeś, nie, że za mnie umarłeś. Kiedy budujesz swoje życie, to nie mów tam za nich, tam nich nie, jak gdyby pisz sobie własne proklamacje. Dziękuję Ci, że Twoja krew mnie obmyła, dziękuję Ci, że za mnie umarłeś. Dziękuję Ci, że Twoja krew mnie chroni, a nie nas, tak? To jest bardzo ważne w momencie, kiedy budujemy w ogóle swoje życie. Wiecie, o co chodzi? My mamy być pewni tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Bóg wszystko uczynił w tobie nowym. Tak? Diabeł nad tobą nie panuje. To ty panujesz nad diabłem. On jest pod twoimi nogami. Pod twoimi nogami. Każda myśl, która podnosi się przeciwko poznaniu Chrystusa, ty masz nad nią autorytet. Masz nad nią autorytet. Módl się też tak, powiedz, że pod, jak gdyby biorę autorytet nad wszelką pychą, która podnosi się przeciwko poznaniu Chrystusa. Tak? Może nie radę się teraz poznało Chrystusa. Biorę autorytet nad tym stanem. Tak? Wszystko, co teraz się podnosi we mnie, jakiś bunt, jakaś głupota. Wiecie, ja fajnie na tej siłowni, jak chodzę, tak fajnie to jest w ogóle zobrazować sobie takie pewne rzeczy. Jak ludzie biorą sobie trenera, nie? I przychodzą na tą siłownię. To jest dla mnie w ogóle, no, tam można skonać ze śmiechu. Ktoś przy
przychodzi, bierze trenera, płaci mu kupę kasy i przychodzi i ten trener do niego mówi, kładź się. No tak. Jak to? Przecież zapłaciłeś! O co ci chodzi? Ja ostatnio takie coś właśnie oglądam. Rób teraz to, 4 tam serie po 15 powtórzeń. No nie mogę, to mnie boli! Co to jest? To jest często obraz życia chrześcijanina. Ile mam się modlić? Słuchaj, no nie módl się wcale. Przecież Biblia mówi, aby modlić się bez ustanku. To ile mam się modlić? Nie wiem, módl się cały czas. Módl się cały czas. To jest prawdziwe życie w duchu. To życie w duchu. Przyjdźcie z tymi rzeczami dzisiaj w ogóle. Przyjdźcie z tymi rzeczami w ogóle do Ducha Świętego dzisiaj. Przyjdź z tymi rzeczami do Boga. Powiedz, Boże, mam dosyć przegranego życia. Posłuchajcie, Kościół to nie jest miejsce upadłych ludzi. To jest miejsce ludzi zwycięskich. To jest miejsce zwycięstwa. W niebie jest tylko zwycięstwo. Jezus nam zagwarantował tylko zwycięstwo. Nad diabłem, nad chorobami, nad wszystkim. Nad wszystkim. Módl się, Boże, ja chcę to rozumieć. Ja chcę to wiedzieć, ja chcę w to wierzyć. Oświeć w ogóle oczy serca mojego. Ja chcę wiedzieć, widzieć, doświadczać. Nie chcę tylko o Tobie wiedzieć. Chcę Cię po prostu przeżywać. No chcę Cię przeżywać. To tak jak wiecie, z mężem i z żoną nie można uprawiać seksu na pół gwizdka. Już orgazm. Nie ma tak. No nie ma. Jest gra wstępna. Tak? I tak samo nie można tego Boga doświadczać na 100%, jak się, nie wiem, raz w miesiącu zajrzy w Biblię. A dobra. Coś tam się pomodli w innych językach. Dobra, idę do kościoła, pomodlę się o mnie. To w ogóle nie jest życie chrześcijanina. To nie jest życie chrześcijanina. W ogóle diabła trzeba wyszydzić. Czemu o tym mówię? Bo w ogóle diabła trzeba wyszydzić. Znane nam są jego takie w ogóle sytuacje, które przynosi, jego zamysły, tak? Jego taktyka jest nam znana. Dlatego trzeba nad tymi rzeczami w ogóle brać autorytet. Czy wierzycie w to, że jesteście zwycięzcami? Ludzie się dzisiaj śmieją, nawet takie filmiki tam ponagrywane są na internecie, no nawet jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą, bo jeśli upadnę w zawodzie, jestem diamentem. Głupoty w ogóle, wiecie. Naprawdę trzeba w to uwierzyć. Że w ogóle nowe życie mamy. Że w ogóle Jezus oddał za ciebie i za mnie życie swoje. Kurczę, krew swoją przelał. Jeśli jesteś mamą, czy jesteś tatą, to w ogóle możesz sobie porozmyślać o tym. Co za akt oddać w ogóle swojego syna za nas, z miłości, nie wiedząc, czy my w ogóle to wszyscy przyjmiemy. Wiecie, to miłosny akt Boga do ludzkości. Więc co? Oddał Jezusa, zbawił nas i nas zostawił na pastwę świata i diabła? Nie, ale trzeba zrozumieć, że Bóg dał Jezusa, tak? I powiedział teraz do nas, abyśmy wzięli odpowiedzialność za swoje życie. Jezus zrobił swoje. Jezus zrobił swoje. A my musimy zrobić swoje. On swoją odpowiedzialność wziął. A teraz jest odpowiedzialność dla ciebie i dla mnie. Wzięcia w garść tego wszystkiego. Tego całego potencjału, które zostało złożone w tobie i we mnie. I wykorzystać to, tak? Aby w ogóle uszczęśliwić najpierw swoje życie, a potem iść i z tej perspektywy tego zwycięskiego życia, tej szczęśliwej duszy, tak, głosić ludziom Chrystusa. Przecież wiecie, że w masie przypadków ludzie nie chcą przyjść do Jezusa, bo widzą upadłe życie chrześcijanina.
No niestety, no. Kurna, jak ja mam tak wyglądać jak ty, to ja nie chcę, no. Przecież ty wyglądasz gorzej jak przed tym nawróceniem, no. No jak ty wyglądasz, zobacz, no. Mówisz jak gej, wyglądasz jak gej, nosisz się jak gej. No kiedyś byłeś jakiś taki normalny. A teraz? Jezusa poznałem. Wyprali ci głowę. Wiecie, to nie jest chrześcijaństwo. Ja nie wiem, co to jest. Chrześcijaństwo to jest uwierzenie w to, że On cię zrodził, że dał ci nowe życie, że Duch Święty mieszka w tobie. Tylko to nie może być slogan. To nie może być coś takiego, wiecie, że to tak się mówi. No, wierzyć w to trzeba. To trzeba przeżyć. Tego Boga trzeba po prostu przeżyć. Zdajecie sobie z tego sprawę, że jedna prawda Boża, wzięta na warsztat, przemaglowana przez długi okres czasu, przyniesie do twojego życia takie zwycięstwo i taki potencjał, że jak ty wyjdziesz i w ogóle coś komuś powiesz, to ten człowiek będzie wie, w ogóle i Bóg przez ciebie powie. Bo pewność będzie, bo ty będziesz miał pewność. Wiem, że wiem. Wiem, że wiem. Wiem, że wiem. To jest dla ciebie. Zwycięskie życie jest dla ciebie. Korzystaj z tego wszystkiego, o czym ci tutaj dzisiaj powiedziałam. To jest bardzo ważne. Że nie tylko ci Bóg przebaczył grzechy, tak? Ale zdeponował całą potęgę nieba w tobie. Mnie nie interesuje masa różnych rzeczy. Nie interesują mnie jakieś takie, wiecie, bajki. Ktoś tam jakieś bajki w ogóle opowiada. Mnie naprawdę interesuje to, że jeśli przychodzi jakikolwiek problem i kryzys do mojego życia, to mnie interesuje realna pomoc. Mnie interesuje naprawdę konkretne słowo odnośnie do tej sytuacji, tak, żebym ja wiedziała w ogóle, jak zareagować. Zwyciężamy diabła. Tak? Zwyciężasz diabła. Pamiętaj w ogóle, że masz nad nim totalne zwycięstwo. Masz nad nim totalne zwycięstwo. I łapcie też się na tym, jak mówicie w ciągu całego dnia. Bo wiecie w ogóle, że tak naprawdę to, co będziemy mówić dzisiaj, to będziemy mieli jutro. To, jak będziemy proklamować dzisiaj, to będziemy to mieli jutro. To, co będziemy jutro proklamować, będziemy mieli pojutrze. Nie ma takiej opcji, że w poniedziałek proklamujemy po prostu negatywne rzeczy nad swoim życiem, we wtorek proklamujemy totalną klęskę, w środę to już prostu szok, a potem przyjdziemy w niedzielę i będziemy mieli zwycięskie uwielbienie w duchu zwycięstwa. Nie. Nie będzie uwielbienia w duchu zwycięstwa. Nie ma takiej opcji. Bo uwielbienie to styl życia. Bo uwielbienie to styl życia. To jest bardzo ważne. To są bardzo ważne rzeczy. Nowym człowiekiem jestem w Chrystusie Jezusie. Bóg mi darował karę. Zdeponował potęgę nieba we mnie. Stworzył we mnie całkowicie nowego człowieka. Takiego, którego, to jest bardzo ważne, takiego, którego przedtem, co? Nie było. Nie jestem odnowiony. Jestem zrodzony nowy. Nowy. Całkowicie nowy. A więc jakikolwiek przychodzi flashback starego życia, to ja się z tym nie utożsamiam. Jakakolwiek klęska, porażka, tak, to jest nie moje, nie moje. My mamy nie pamiętać o tym, co było wczoraj. Ja muszę zapomnieć o tym, co wczoraj z Teresą jadłam. Dzisiaj mam się cieszyć Teresą. Teraz mam się cieszyć Teresą. Teraz mam się cieszyć wami. Teraz mamy przeżywać siebie. Teraz. Wczoraj nie ma, tak? Dzisiaj jest dzisiaj. Bóg jest Bogiem dzisiaj. Dzisiaj. Dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Tak? Dzisiaj. Podejmij dzisiaj decyzję. Dzisiaj biorę autorytet nad swoim życiem. Będę zwyciężał. Będę wierzył Bogu. Jestem duchem, a więc będę prowadził życie ducha. Życie ducha. Będę wierzył w Boże Słowo. Będę Mu ufał. Będę się rozwijał w wierze. Z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Wiecie, że często trudno jest wejść z wiary w wiarę i z chwały w chwałę, tak?
bo się nie prowadzi odpowiedniego życia. To się tak naprawdę też nazywa taka higiena w ogóle chrześcijańska. Wiecie, higiena chrześcijańska. Ja wyrzucam z mojej głowy rzeczy, które mnie nie budują. Masę kazań, masę usług jest enigmatycznych, które nie zostawiły śladu, nic w tobie nie zbudowały, połechtały cię, tak? Ale absolutnie cię nie zbudowały. Dla mnie się liczy to, co mnie w ogóle buduje. Postanów też dzisiaj, że będziesz czytał Boże Słowo. Że będę czytał Boże Słowo. Że nie będę słuchał masy kazań na internecie, ale wracam do czytania Bożego Słowa. Stworzę sobie swoje osobiste wyznanie, swoje osobiste proklamacje. Moje osobiste, bo tylko ja mam wgląd we mnie i Duch Święty, i ci, którym cokolwiek powiem, tak? Więc ja na podstawie też książki. Wiecie, Bóg nam dał ojców duchowych i tych, którzy są, i tych, którzy odeszli, którzy zostawili bardzo duży potencjał po to, żeby z tego w ogóle skorzystać. Ta książka Moc Wyznawanego Słowa Bożego to jest w ogóle, to jest kozak. To jest w ogóle kozak. Czemu z tego nie skorzystać? W ogóle ktoś się pomodlił, dostał objawienie, stworzył to. Tam jest wiele wolnych tak zwanych linijek, żeby napisać własne proklamacje. Moje. Moje. Biorę autorytet nad moimi myślami. Nie jestem myślą, jestem duchem. I wyznawać w ogóle Boże, i wyznawać w ogóle Boże Słowo. I tym chciałam się z wami podzielić, to są fundamentalne rzeczy, ale wiecie, w ogóle uważam, że jest taki czas teraz, że wiele rzeczy pokutuje. Pokutuje wiele rzeczy. Z takiego aroganckiego też podejścia w ogóle, wiecie, do różnych rzeczy. Mianowicie też do tego, żeby brać autorytet nad swoim w ogóle życiem. Chcę zbudować moje życie. Chcę zbudować moje życie, aby być szczęśliwym, tak? Mieć wpływ i mieć wpływ na naprawdę dużą grupę ludzi. Wiecie, Bogu zależy, aby tamto pokolenie, które było, już go nie ma. Ale my mamy się zbudować, aby następne pokolenie było silniejsze od nas. Aby następne pokolenie było silniejsze od nas. Wstańcie, pomodlimy się. Ojcze, my dziękujemy Ci za Twoje słowo. My dziękujemy Ci, że Twoje słowo ma moc do zburzenia wszelkiej warowni. My dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest mocne. My wierzymy, że Twoje słowo w naszych ustach ma ogromną moc. My przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo, a nie jako słowo ludzkie. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Tobie, że na tym miejscu każdy umysł jest Tobie poddany. Ja dziękuję Ci, że ludzie biorą odpowiedzialność nad swoim życiem. Ja dziękuję Tobie, że nasze umysły są umysłami Chrystusowymi. Dziękuję Tobie. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa biorę autorytet nad wszelką mocą ciemności, która opresjonuje umysły ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w imieniu Jezusa biorę autorytet nad wszelką głupotą, chaosem, zamieszaniem. W imieniu Jezusa przeciwstawiamy się wszelkiej mocy ciemności. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką pychą, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga. My jesteśmy ludźmi Królestwa. My respektujemy Twoje prawo, Jezus. My dziękujemy Tobie za Twoje władanie w naszym życiu. Dziękujemy Tobie za władzę i za autorytet, który nam dałeś nad diabłem. My będziemy przestrzegać tego. My Tobie ufamy i dziękujemy Tobie, że Ty przeznaczyłeś nas do totalnego zwycięstwa. My dziękujemy Tobie, że w Twoich ranach i sińcach jest uzdrowienie każdej choroby. My dziękujemy Tobie za zdrowie fizyczne i za zdrowie psychiczne. My dziękujemy Tobie, że nasze małżeństwa są szczęśliwe, że nasze służby są wynikiem naszego szczęśliwego życia. Uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie, że mamy dostęp do
mocy, miłości i siły. Dziękujemy Ci, że to wszystko jest złożone w nas. Dziękujemy Ci za potęgę nieba w nas. My uwielbiamy Ciebie, potężny, cudowny, święty Duchu. Uwielbiamy Ciebie. My jesteśmy w Tobie ukryci. Jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszym schronieniem, jesteś naszą najpewniejszą ucieczką. My dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie. Uwielbiamy Ciebie. Amen.